W momencie podpisania umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany do wykorzystywania systemu SL 2014 w procesie rozliczania realizowanego projektu. W tym systemie beneficjent ma możliwość wypełniania, między innymi wypełniania i składania wniosków o płatność, przekazywania i komunikowania się z instytucją, która weryfikuje wnioski o płatność, oraz przekazywania innych informacji lub dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej. Czyli reasumując, system SL 2014 służy wyłącznie do komunikacji elektronicznej między beneficjentem a instytucją. Wyeliminowana została ta wersja papierowa dokumentów, która w zeszłej perspektywie miała miejsce. Złożenie dokumentów poprzez system SL 2014 oznacza dostarczenie dokumentów do instytucji przez beneficjenta, czyli dokumenty w wersji papierowej już nie trafiają do instytucji, natomiast oczywiście beneficjent zobowiązany jest do przechowywania oryginałów dokumentów na potrzeby na przykład przyszłej kontroli projektów. System SL 2014 dostępny jest poprzez przeglądarkę internetową pod adresem sl2014.gov.pl. Dostęp do systemu ograniczony jest do tak zwanych osób uprawnionych, czyli osób, które beneficjent wskazuje w załączniku do umowy o dofinansowanie. Liczba osób wskazanych przez beneficjenta jest dowolna, to beneficjent decyduje, kto będzie w jego imieniu przekazywać informacje przez system SL 2014, składać wnioski o płatność oraz inne wymagane dokumenty. Osoba uprawniona otrzymuje mail potwierdzający założenie konta w systemie, jednocześnie z informacją o numerze umowy przypisanej osobie uprawnionej oraz adres systemu SL 2014. Za obsługę systemu w ramach instytucji odpowiadają tzw. opiekunowie projektów. Opiekun projektu ma dedykowaną część systemu SL 2014, przy pomocy której odbiera wszystkie informacje od beneficjentów, obsługuje wnioski o płatność, weryfikuje wszystkie dokumenty oraz prowadzi korespondencję z beneficjentem. Do systemu SL 2014 można zalogować się na trzy sposoby. Pierwszą metodą i podstawową metodą logowania jest wykorzystywanie profilu zaufanego ePUAP. Jeżeli osoba uprawniona nie posiada profilu zaufanego ePUAP, musi założyć sobie konto na portalu ePUAP. Po założeniu takiego konta powinna utworzyć profil zaufany ePUAP oraz potwierdzić wprowadzone informacje. Potwierdzenie polega na potwierdzeniu tożsamości użytkownika, które od niedawna można wykonać online przy użyciu na przykład własnego konta bankowego lub można potwierdzenie wykonać osobiście poprzez wizytę w punkcie potwierdzającym profil zaufany. Taka lista punktów jest dostępna na portalu ePUAP. Są to na przykład urzędy skarbowe, urząd wojewódzki. Tam należy udać się z dowodem osobistym i aktywować taki profil zaufany ePUAP. Od tego momentu użytkownik może logować się do systemu SL 2014 przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP. Założenie konta na profilu ePUAP oraz posługiwanie się profilem zaufanym ePUAP jest darmowe, więc jest to najpopularniejsza metoda logowania do systemu SL 2014. Kolejną metodą logowania do SL 2014 jest podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowalnym. Jest to opcja dla osób posiadających odpowiednie urządzenie umożliwiające podpisywanie elektroniczne dokumentów lub decydujących się na zakup takiego urządzenia. Tu należy zaznaczyć, że jest to związane z pewnymi opłatami, na przykład z opłacaniem abonamentu. Ostatnią metodą logowania do systemu SL 2014 jest metoda przy pomocy loginu i hasła. Należy tu zaznaczyć, że jest to metoda wyłącznie awaryjna i jest ona standardowo wyłączona. W sytuacji problemów technicznych
na przykład z portalem ePUAP, czyli niemożliwością skorzystania z profilu zaufanego ePUAP, następuje włączenie tej alternatywnej możliwości logowania. Jest to sygnalizowane na ekranie logowania odpowiednim komunikatem systemowym w postaci paska u dołu strony i od tego momentu istnieje możliwość skorzystania właśnie z tej alternatywnej możliwości logowania. W momencie, gdy problemy techniczne zostają rozwiązane, ta alternatywna możliwość logowania zostaje wyłączona i już z niej nie można korzystać.